Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak przygotować kompozycję z kwiatów ciętych, tu będą tulipany, podwójnym wazonie, na przykład na piknik, taką cytrusową kompozycję. Co potrzebujemy? Potrzebujemy szklane naczynie. Tu mamy taki właśnie, można powiedzieć, to jest lampion. Ja wybrałam szklankę tego koloru tylko dlatego, żeby Wam było łatwiej zwizualizować tą pracę, którą będziemy wykonywać. Tu jest pokrojona w plasterki. Jedna cytryna, plasterki takie grubsze, powiedziałabym, że centymetrowe mniej więcej, centymetr, półtora plasterki i jedna limonka. Tutaj kwiaty wybrałam dla nas takie. To są tulipany. Ok, tak więc, moi drodzy, zaczynamy pracę. Tak jak widzicie, włożyłam szklankę, czyli mniejsze naczynie większe. Optymalnie byłoby dobrze, jakby wysokość szklanki była taka sama jak naczynia tego zewnętrznego. No, w tym wypadku jest troszeczkę niżej, musimy sobie dać radę. Co robimy? Najpierw układamy cytryny. Układamy te grubsze cytryny. Oczywiście tymi częściami, które nam odpowiadają, tymi bardziej dekoracyjnymi. Układamy je dość ciasno i staramy się, żeby zeszły tak na dół, żeby ten efekt wyszedł taki ciekawy. O! Ja mam tyle cytrynek. Teraz powkładam lemonki. One mogą zachodzić jedna na drugą. To nie przeszkadza absolutnie. To nawet czasami dodaje takiego dodatkowego elementu, tak więc zobaczcie, jak ja poukładałam, tak mniej więcej. Wy możecie oczywiście zrobić kompozycję, jaką tylko sobie chcecie. Dobrze by było, żeby ta ilość tych owoców cytrusowych, w tym wypadku tej cytryny i limonki, nie przekraczała brzegu tego niższego naczynia. Dlatego fajnie, jak jest ten sam poziom, to jest łatwiej, ale jest ok. Zalewamy wodą nasze naczynie zewnętrzne i nasze naczynie wewnętrzne. Po co to robimy? Robimy to po to, żeby efekt tych tulipanów, co włożymy, był dużo ciekawszy poprzez właśnie uzyskanie tego efektu. Zobaczcie, to pięknie się przecież komponuje. Już widać, zobaczcie, jak to ładnie nabiera odpowiednich kolorów. Dużo ciekawiej, wazon jest dużo bardziej ozdobny. Tulipany. Tulipany sekatorem lub ostrym narzędziem przycinamy po skosie i tu wkładamy. Ze względu na to, że mamy bardzo dekoracyjny spód, nie musimy się martwić o to, jak te tulipany wyglądają na dole. Ważnym elementem za to jest włożenie miedzianych, na przykład tutaj dwóch pieniążków. Miedź reaguje z wodą i dla tulipanów jest cudowna. Usztywnia naszą właśnie tutaj część łodygi i tulipany w ten sposób bardzo długo się trzymają. O, i to będzie nasza pierwsza kompozycja z tulipanów. Ze względu na to, że mamy bardzo dekoracyjny wazon, proponuję nie używać już żadnych dodatków typu kokardki czy jakieś inne elementy, bo efekt cytrusowy no, po prostu zaniknie. Więc bardzo proste, bardzo łatwe, jak dobrze ułożymy nasze tulipanki, o, będą nam służyć naprawdę na bardzo długo. Liście możemy oczyszczać, jeżeli nam nie odpowiadają. Ja akurat lubię taki efekt dziwnych zwisów. Jak układamy tulipany? Dobrowolnie. Czy wysokość ta sama? Może być, ale nie musi. Chodzi o to, żeby ten bukiet zrobił się nam w środku pełny. Czyli najpierw wkładamy te tulipany krzyżując, dwa naraz na przykład różnie, a później dokładamy. Ja Was florystyki uczyć nie będę, ale chciałabym Wam pokazać, jak można dekoracyjnie właśnie wykorzystywać
takie elementy i kwiaty, żeby to było piękne i żeby nam podnosiło estetykę właśnie naszych dekoracji, czy naszego w tym wypadku stołu. Bo wyobraźcie sobie do tego ładne talerze i naprawdę efekt cytrusowy można powtórzyć, używając na przykład żółtych talerzy lub żółtych obwódek, a w najprostszy sposób po prostu żółtych serwetek. No to jest. A teraz chciałam Wam pokazać, jak wykorzystując takie naczynie, zobaczcie, ono jest dość wysokie, o takim kształcie, jak zrobić kompozycję, która będzie dość stabilna. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli mamy piknikową wersję naszej właśnie tutaj kompozycji, chcielibyśmy, żeby ona po prostu nie wypadała nam z tego naczynia. Nie będziemy używać takich zawodowych właśnie produktów jak gąbka florystyczna i tak dalej. Będziemy domowymi sposobami starali się to uzyskać. Do tego potrzebujemy właśnie taką taśmę. Ze względu na to, że ta kompozycja będzie dość delikatna, rodzaj kwiatków, podzielimy ten kieliszek najpierw na cztery części. Przeźroczysta taśma ładnie się nam zgubi na szkle, nie będzie prawie widać, a potem podzielimy jeszcze na 8. Czyli wszystkich razem będzie 8 części. Ja wody nie będę wlewać, bo będzie łatwiej mi pokazać Wam, jaki efekt chcę uzyskać. Więc to jest moje przygotowane naczynie. Wysokie, z bardzo ładnym zwężeniem, co jak zobaczycie, fajnie się też pomaga w kompozycjach i z bardzo fajnym tutaj stabilizującym, już przygotowanym przez nas bazą. Ta baza jest super, bo te małe otwory ułatwią nam bardzo. Co dzisiaj chciałam wykorzystać? Ogrodowo idziemy. To jest kielichowiec i ma zapach, no nie zgadniecie, może niektórzy wiedzą, wina truskawkowego. To są jego kwiaty. Bardzo dobrze się przyjął w polskim klimacie. O. I zobaczcie, przycinamy oczywiście po skosie. O, i teraz staramy się. O, to jest za długi. Dlaczego twierdzę, że jest za długi? Bo jak wkładam pod taśmę, to on jeszcze mi walczy ze mną. Tak samo ten. Chcemy, żeby ta roślinka weszła i po prostu tam sobie została. O, nie walczyła. Widzicie, to jest ta stabilność kompozycji. I to chcemy. Zobaczcie, jak ładnie się to już pięknie komponuje. Użyjemy do tego jeszcze, do podkreślenia tego ciemnego koloru, perukowca. Jakieś elementy, jeśli są takie nie halo, troszeczkę to przyciąć, proszę. I taki duży, no może ten, nie, bo jest ok, ja go troszeczkę zmniejszę. Jeszcze przytnę. I go tutaj zainstaluję. Jeżeli chcemy, żeby był ciemny środek, to jest fajna sprawa. Co prawda zauważcie, że zginęły nam te trzy piękne perukowce. Znaczy perukowce, przez perukowca kielichowce. Dlatego proponuję w tym wypadku, pomimo że ten kolor bardzo ładnie się komponuje, postarać się włożyć coś innego. I tu mamy gałązkę kiwi. Gałązka kiwi, ona ma już takie przebarwienia, to jest taki rodzaj kiwi. Niestety nie owocuje, pomimo wszelakich starań. O! Rośliny to są niestety delikatne. I musimy je bardzo delikatnie mocować, ale postarajmy się. Ta taśma je fajnie przytrzymuje. I teraz widzicie, taką mamy formę niekontrolowaną. Ja akurat lubię, jak się tak dzieje coś bardziej naturalnie i te białe listki bardzo mi się podobają, bo moim zdaniem podkreślają bardzo całość. Możemy oczywiście, jeśli chcemy jeszcze dodać perukowca, będzie to inna już rodzina, bo tu używamy zwykłych dwóch krzaczków ogrodowych. Perukowiec już troszeczkę jest w tym wypadku bardziej taki, można powiedzieć, florystyczny, bukietowy. Ale jeżeli chcemy jeszcze dołożyć coś bieli, to jak najbardziej wygląda to ok. Test to jest właśnie to. Ona się trzyma. Ta kompozycja jest stabilna. I to jest to,
co chcemy uzyskać? Stabilność kompozycji. Jak wlejemy wodę, postawimy na stoliku, ona powinna nam po prostu bardzo fajnie stać. Nie powinniśmy mieć z nią problemów. Oczywiście tą samą zasadę możemy zastosować na takiej doniczce. Taśma klejąca. Dokładnie ta sama zasada. Czyli czwóreczka. I ósemeczka. Teraz możemy wlać wodę. No ja też nie wleję, żeby wam pokazać. Łatwiej będzie mi manewrować. Taśmy widać. Możemy ją zakleić dwustronną taśmą ze wstążką na przykład. Albo ją bardzo ładnie i mocno paznokciem wprasować. Ona się w miarę zgubi. Co możemy tutaj zrobić? No użyjmy naszego perukowca. Dlaczego to jest perukowiec? Bo jak jesienią, znaczy już końcem lata, dostaję takich jakby piórek i one są dość duże. I mają taki efekt jakby peruki. Zobaczcie, jak on się ładnie komponuje z białą doniczką. Killer. Ten kontrast jest po prostu rewelacyjny. I nie musimy, jeżeli jest to kompozycja piknikowa, starajmy się jej nie przedobrzyć. Żeby nie było za dużo, bo przeważnie w momencie piknikowania, czy takiego właśnie ogrodowego spożywania, patrzymy przeważnie tak z góry. Rzadko jest to patrzenie z dołu, zwłaszcza z tej wysokości. Nasz cytrusowy wcześniejszy bukiet był fajny, bo był wyższy. Tu mamy niską doniczkę, więc te kwiaty, o, wcale nie robiłabym ich na wysokość, tylko raczej wypełnienie i utrzymanie tego efektu doniczkowego. W ogóle doniczka sama w sobie już prosi się o to, żeby ten efekt był zachowany. Tutaj zrobimy właśnie takim stylu. I można powiedzieć, że to by już wystarczyło. Co prawda przeszkadza mi troszeczkę ten podział tutaj. I ja wzrokowo jeszcze o, dołożę na przykład ten jeden i już jest lepiej. Absolutnie nie trzymajmy się totalnej symetrii w takich kompozycjach. Dajmy jej takiego życia. Niech coś wystaje, niech coś się dzieje. Nie róbmy tego z przeciążeniem, żeby ta strona była zbalansowana prawa i lewa. Ale starajmy się, żeby ta kompozycja była taka trochę dzika. To zawsze wygląda ciekawie i daje takiej dynamiki. Możemy oczywiście jeszcze dołożyć jakiegoś listka zielonego, jeżeli chcemy. O, momencik, nie weszło mi w mój otworek. Teraz jest. O. Możemy też spróbować z drugiej strony wyjść z innym listkiem, na przykład z paprotką, jeżeli chcemy ją rozbudować. Czyli żeby nadać jej w tym wypadku szerokości, bo wysokości nie nadajemy. Możemy użyć dwa takie same, zobaczcie. No na tym polega taka podstawowa budowa kompozycji. To jest taki naprawdę podstawik, podstawik. O. Mamy nasze dwa tutaj rozciągnięte jakby takie piórka z paprotki. Tu mamy takiego wyjce, co bardzo mi się podoba. Ale oczywiście, jeżeli ktoś chce tego wyjce w jakiś sposób pohamować, możemy go też włożyć w tym miejscu, gdzie jest przedłużenie. O. I w tej strony możemy troszeczkę tak o, też wyciągnąć i idziemy w długość. Kompozycja robi się dużo większa. Jeżeli oczekujemy tego, żeby była większa, proszę, to jest bardzo prosty sposób. Jeżeli chcemy dodać jakiejś takiej bardziej eleganckiej jeszcze formy, możemy dołożyć jakąś malutką kokardkę, tylko bardzo proszę, jeżeli już to robimy, to w taki bardzo dyskretny sposób. Nie chcemy, żeby taka kokardka w jakikolwiek tutaj właśnie taki bardziej nachalny się nam sposób rzucała. Więc proponuję ją tak pod listkami, jeśli już chcemy, delikatnie włożyć. O, to będzie nasz taki akcencik. Zobaczcie, takie maleństwo, a czasami daje. Tu mamy taki kontrast biel z tą właśnie tym ciemnym kolorem perukowca. Ja może wleję wody, bo te kwiaty już chyba swoje mają. Przeszły. I ten perukowiec też. O. Więc sobie tak pożyję. Pokażę wam jeszcze, jak zrobić na kance taki rustykalny bardziej bukiet. No i zalałam wodą. Zdarza się. To na razie wam dziękuję. A teraz chciałam wam pokazać
jak wykorzystać kaneczkę, taką zwykłą kaneczkę, chyba kiedyś do mleka, na nasz piknikowy, dekoracyjny, florystyczny element. Co ja mam? Mam jeszcze jedną gałązkę kiwi. Mam parę gałązek, to jest taki żywopłocik, który zaczyna kwitnąć, więc jest taki dość z malutkimi kwiatuszkami dekoracyjny. Mam gałązkę hortensji drzewnej, czyli to jest ta, co się pnie po murach i ma takie skąpe kwiatki w porównaniu do takiej hortensji tradycyjnej, bukietowej. Mam takie tutaj właśnie jeszcze kuleczki białe, takie kalinowe. I co jeszcze mamy? Mamy patyczki. Tak jak mówiłam, chciałam zrobić z Wami rustykalny bardziej, taki rustykalną dekorację i do tego chciałam właśnie wykorzystać patyczki. To jest wiklina, taka już sucha. O, proszę, dowód. Stara wiklina, mam takie patyczki, zostały mi. Górna część wikliny jeszcze się gnie, czyli elastyczność ma dolna, już jest totalnie zdrzewiała. Jest wysuszona, ale chciałam coś z niej zrobić. Kaneczka. Oczywiście najprostszym elementem byłoby włożyć dużą ilość kwiatów od góry i zachować ten kształt, czyli iść w długość. Moglibyśmy zrobić oczywiście jeszcze malutki tutaj bukiecik, też by ciekawie wyglądał. Ale ja chciałam połączyć te patyki z kamką i z tym, co mam. To jest wszystko to, co ja znalazłam w ogrodzie i chciałam to jakoś tutaj komponować. Po pierwsze, chciałam, żeby ta kompozycja w porównaniu do tych kompozycji wcześniejszych była kompozycją większą. Czyli chcę nadbudować wielkość mojej kompozycji. I tu do tego są potrzebne właśnie patyczki. Ja mam takie, Wy możecie mieć różne inne. Zobaczcie, mniej więcej potnę je na takie mniej więcej kawałki. Takie naprawdę mniej więcej. Nikt nie będzie tutaj dokładnie mierzył, ale tak, żeby się. O. Ile tych patyczków ja mam? No, przydałoby się pewnie koło 10, a i 15 nie byłoby źle, bo ta kaneczka nie jest aż taka mała. A jeszcze do tego jest koloru takiego niebieskiego, czyli sama w sobie, jakby była biała, byłaby delikatniejsza. A przez to jest dość masywna. O, mam patyczki. Ile ich mam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 patyczków. No proszę. Co możemy zrobić? Ja mam taki sznurek. Jest to sznurek kupowany w hurtowniach florystycznych, bo ma w środku drucik. Wy możecie używać zwykłego drucika lub możecie też sznurek czy kordonek, czy nawet i nić grubszą. Ja po prostu chcę to zrobić prościej. Co robimy? Robimy teraz nadbudowę kompozycji. Jeżeli mamy drucik, tak jak ja mam tutaj, to jeżeli go tak skręcamy, o, jak najszerzej, czyli rozgałęziamy ten drucik, to on się wtedy dobrze trzyma. I takim w paru miejscach potnę sobie te małe druciki, a Wy możecie sobie tak samo poprzygotowywać wcześniej takie właśnie elementy montażowe. O, i zobaczcie, teraz ja sobie decyduję, jak ja sobie te patyczki umocuję. Fajnie jest to robić właśnie już na tym naczyniu, w tym wypadku na tej mojej kance. Oczywiście to może być doniczka, słuchajcie, możecie naprawdę użyć co tylko macie pod ręką. Kiedyś robiłam przepiękne kompozycje na starej wazie od zupy. Wszystko, co macie, może służyć jako podstawa. O, po co ja to robię? Bo zobaczcie, robiąc to, ja już zwiększam objętość mojej kompozycji. Ta objętość jest zwiększana w taki sposób, można powiedzieć, powietrze, bo to są tylko konstrukcyjne patyczki, ale jak zobaczycie, to już jesteśmy tutaj, a nie tutaj. I to jest właśnie to. Czym więcej takich właśnie elementów ja podopinam, tym łatwiej będzie
później też zbudować na tym kompozycję. Bo jak zobaczycie, co się nam robi? Robi się nam to, co się robiło z taśmą klejącą na doniczce i tym wazoniku wąskim. Zaczyna robić się nam siatka. Siatka, która ułatwi nam właśnie montaż. Możemy oczywiście w to wkomponować inne elementy, jak macie. Jakieś drewniane, na przykład małe, jakieś figureczki czy coś. Wazoniki. Naprawdę. Rustykalność czasami w takim wypadku jest wskazana. Ja mam taką, zobaczcie, dużą drewnianą rączkę i ona też nadaje tego fajnego elementu. Drewno jest tutaj bardzo potrzebne i wzmacnia właśnie ten wygląd. O, powiedzmy sobie, że taki mamy podstawowy, ups, kształcik. No, jeszcze jedno, bo tak. A cóż, powiem tak, a któż mi zabroni? Te druciki nie obcinamy jeszcze, bo mogą nam pomóc w montażu innych elementów, jak kwiatów czy gałązek, więc to jeszcze ho, ho, ho. Tego jeszcze nie ruszamy. Jak montujemy? To do tej kanki. Oczywiście możemy kombinować z drucikiem, z różnymi rzeczami. Ja niestety tutaj w prosty sposób użyję taśmy, tej samej klejącej. I zobaczcie, złapię sobie o, po środku moje patyczki z jednej strony i z drugiej strony. Bo co jest dla nas ważne? Stabilność kompozycji. My nie chcemy, żeby wiatr dmuchnął i ona nam gdzieś poleciała, czy jakiś ruch stolikiem i jej nie ma. Starajmy się robić właśnie te kompozycje jak najbardziej stabilne. O, jeszcze w jednym miejscu i zaraz sprawdzimy, przetestujemy naszą tutaj konstrukcję. O, zobaczcie, o to nam chodzi. Teraz jest dobry czas, jeżeli ktoś chce robić jakieś przycięcia, czyli na przykład nie pasuje mi to, to mi nie pasuje, to mi nie pasuje. Ja lubię przycinać po skosie. To już jest takie lekkie skrzywienie. O, o i ten. Proszę, mamy takiego dziwolonga, który, tak jak już mówiłam, powiększył nam objętość. Hortensja drzewna. No i teraz zobaczcie. No to się nie da tak. Włożymy, to też nie ma takiego wyglądu. Więc tego typu rośliny nie sprawdzą się nam idealnie w takich budowlach. Musimy troszeczkę pomyśleć o takich zwykłych roślinkach i na przykład gałązce tego żywopłotu. Gołocimy spód, nie chcemy liści w kance, bo nie chcemy, żeby one szybko zaczęły gnić. I zobaczcie, możemy sobie włożyć jak chcemy. Używamy naszego drucika, czy tam sznureczka, i w tym momencie albo jakieś nitki możemy wykorzystać jeszcze do związania. Żeby ta gałązka, o, zobaczcie, bardzo ładnie nam tutaj się przymocowała, żeby ona sobie nie szła gdzieś bokiem. Ona jest kontrolowana w tym momencie. Wiemy, gdzie idzie. I mamy z dwóch stron. Czyli zobaczcie, już idziemy w jaką szerokość, jaka to już jest objętość. A użyliśmy całe nic, dwie gałązki. No teraz użyjemy trzecią. Ta już jest niestety krótsza, ale nie szkodzi. Czyli wkładamy, doginamy i zawiązujemy. Tu mamy jeszcze gałązkę kiwi, którą też użyjemy. A cóż tam? O. Tu nie mamy drucika, ale ja już mam, więc tadam. Widzicie? Objętość jest po prostu gigantyczna do tego, do czego zaczęliśmy. To jest właśnie to. Idziemy w objętość i zostawiamy te patyczki. My chcemy je widzieć. One mają nadać takiego efektu, takiego wiejskiego efektu. My tego chcemy. Chcemy to kontrolować, ale my to chcemy. Tak samo takie wycięcia. My chcemy to. My nie chcemy, żeby to było wszystko idealnie wykończone. My chcemy, żeby to było widoczne. Jak przywiązujemy to nitką, takie roślinki, starajmy się robić na tyle delikatnie, żeby nie przełamać tej substancji właśnie zielonej.
bo wtedy, no niestety, ona szybko padnie. Tego nie chcemy. Złamie się. Takie elementy nie wyrzucamy, wykorzystujemy. Teraz staramy się robić duży recykling roślin i naprawdę można bardzo dużo użyć. Patyczki, które nam zostały, też zobaczcie, one nam nadają teraz wysokości. I łączą się z tymi, co są na dole. Czyli trzymamy się tych samych elementów, używamy tych samych produktów, a zobaczcie, jak nam kompozycja wzrasta. Co tu się dzieje? No po prostu dość, że mamy objętość chyba podwojoną, to jeszcze wysokość nam rośnie, ale rośnie, zobaczcie, w sposób delikatny. To nie jest intensywne, to nie jest jakieś mocne. To jest bardzo delikatne. To jest zarys naszej wysokości. Mniejsze patyczki. Recykling. Słuchajcie, nie, to, co że nam zostało, to wkładamy. Nie będziemy robić jakichś dodatkowych elementów, szukać nie wiadomo czego, jak mamy. Zobaczcie, jakie wspaniałe rzeczy. Troszkę patyczków. Ten dla mnie jest troszeczkę za długi. I już jest. Dla niektórych to wystarczy. Ja jeszcze mam kalinę, ja ją muszę gdzieś użyć. Przecież ja bym się tutaj nie mogła bez niej. I ją sobie tutaj wkomponuję. O, i przez to, że mamy patyczkę, ją mogę położyć. Bo zobaczcie, ona ma ciężki kwiatostan. A to nam pozwala na tą dodatkową, właśnie budującą możliwość, możemy sobie ją wzmocnić. Ona się położy. Tak samo z tej strony, jak ja sobie ją tak, o, zobaczcie, to te patyczki ją będą trzymać. Normalnie ona by nigdy tak ładnie nam się tutaj nie prezentowała, a teraz mamy to. Nie chcemy, żeby było takie ha, 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 oklepnięte bambony. Chcemy, żeby nam ta kalinka ładnie się. O, zobaczcie. Mamy jeszcze jeden patyczek, a cóż tam? Podłożymy kwiatkowi, niech on się tutaj ładnie. O, chcemy podwiązać? Możemy podwiązać. O, czekajcie, bo to trzeba sobie posłużyć. O, zobaczcie. I tak wykorzystaliśmy większość naszych kwiatów, jakie były. Z tego, co wnioskujemy, ta hortensja nie jest najlepszym tutaj elementem, bo ona jest drzewiasta, ona się nie nagina i będzie, nie możemy, ona nie nadaje nam tej elastyczności, co te kwiaty. Czyli podsumowując, prosta kanka. Mówmy szczerze, objętość minimalna. Po odpowiedniej preparacji, czyli przygotowaniu bazy z patyczków, zrobiła nam się objętość podwójna. To pomaga nam w ułożeniu kwiatów, w montażu kwiatów, czy łodyg, czy jakichkolwiek innych roślin. I tak, idąc z patyczkami w górę, mamy wcześniej zrobioną siateczkę jeszcze z taśmy klejącej. Zobaczcie, to jest wszystko stabilne. O to chodzi. To jest bardzo prosta rzecz, a jaka piękna. Oczywiście do podkreślenia tego rustykalnego efektu, moi drodzy, dołożymy sobie sznurek, jaki? Jutowy. I tutaj bym bardzo chciała, żeby jego było widać. Czyli dwa kawałki sznurka. O, ja sobie zrobię taką typową kokardkę. A co tam? O. I możemy ją zainstalować. Na przykład w takim miejscu. Jak instalujemy taką kokardkę? Ha, 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 ha. Ja w tym wypadku wezmę sobie kawałeczek mojego wspaniałego drucika, a wy możecie co innego, co używaliście do łączenia patyczków, wyselekcjonować sobie jeden z patyczków, o, na przykład ten, i taką kokardkę przymocowujemy, bo nie chcemy, żeby ona też latała, żeby ona wpadła, czy w momencie transportu, czy przenosin, w jakikolwiek sposób nam odpadła, a my tego nie chcemy. Ale chcemy z tej strony kokardkę. No ja tak chcę. O. Mogę ją teraz obniżyć. I widzę ten jutowy, fajny efekt. Bardzo, że proste? Bardzo proste. I naprawdę zachęcam Was. Eksplorujcie, co macie w domu. Jak można naczynie zmieniać. Jak można tworzyć kompozycję w tak prosty sposób. Używając, no, mówmy szczerze, no prawie niczego. Trochę gałązek, przypadkowych kwiatów. Bez nich też byłoby ok.
Jeżeli chcemy zachować ten efekt taki czysty, monochromatyczny i samą zieleń, pięknie. Te delikatne patyczki pozwolą nam na to, że ta zieleń będzie uzasadniona, bo ten brąz będzie pięknym kontrastem, a na tle brązu zieleń pięknie się prezentuje. Możecie szaleć różnymi odcieniami zieleni. To też jest bardzo fajne, bo pokazuje głębie i takie przejścia z zieleni jasnej do ciemnej. Super sprawa. Zobaczcie nawet, jak ta zieleń zmienia się z tą zielenią. A zobaczcie, jak ta zieleń, a ta zieleń. Czyli tak naprawdę mówiąc, że zielony kolor, a zobaczcie, ile rodzajów odcieni zieleni jest tylko w tym, co my mamy. A ile więcej, a jeszcze jak dodamy strukturę, zieleni jest po prostu naprawdę kopalnią do wykorzystania. Więc starajmy się szukać takich rozwiązań, które nam w jakiś sposób to, o, przepraszam bardzo, pomogą i będą cieszyć. Fajnym elementem jeszcze, chciałam Wam tylko odpowiedzieć, jest to wieczko. Jak to wieczko by było możliwe, na przykład ja na gorący klej bym na patyczku takim grubszym przymocowała i to wieczko bym zainstalowała na takiej wysokości. Na patyczku może być taki pałeczka od chińskiego jedzenia. O. Dlaczego? Bo to wieczko jest fajne. Jest kształtne, jest też emaliowane, nadaje takiego, ale zobaczcie, jaki kontrast nadaje. I jak teraz nie widać tego, no bo oczywiście tu jest bałagan totalny, ale jak postawimy to na stole, o, w tym miejscu, czekajcie, musi być. Ono nie może być takie spadające. Ono musi tą linię tej kanki łapać. Dodaje tego. Więc widzicie, wykorzystaliśmy wszystkie elementy kanki, wszystkie patyczki i wszystko, co przyniosłam prawie z ogródka, oprócz tej nieszczęsnej hortensji. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że zainspirowałam Was do używania takich domowych rozwiązań na to, żeby poprawić właśnie sobie nastrój i kompozycja Wasza na stole była piękna. Bo jak teraz połączymy to z fajnym talerzykiem, z fajną szklanką, naprawdę i czy w kolorze białym, czy ekri, czy z chusteczką do tego zieloną, czy na obrusie zielonym, z białymi talerzykami, no będzie wyglądało cudnie. A jakby ktoś jeszcze mógł podkreślić czerń i ten niebieski kolor poprzez serwetkę na przykład, albo kieliszek, albo szklankę. Piękny, piękny komplet. I naprawdę wtedy to wszystko się zamyka, kolorystyka ładnie się składa i ten niebieski kolor, zobaczcie, z tą zielenią i czernią i brązem, super. Cieszę się i dziękuję Wam bardzo.